Niewiele czasu pozostało firmom i osobom pracującym na własny rachunek na złożenie rocznych deklaracji rozliczeniowych do ZUS-u. 15 lutego mija termin przyjmowania tych deklaracji. W Pabieńskim Inspektoracie Zakładu Ubezpieczeń Społecznych zarejestrowanych jest blisko 8,5 tysiąca płatników z całego powiatu. Do chwili obecnej deklaracje złożyło około 2,5 tysiąca osób, co stanowi niecałe 30% płatników zobowiązanych do złożenia tych dokumentów. Za niewywiązanie się z obowiązku grozi kara finansowa w wysokości 5 tysięcy złotych. Deklaracje należy przynieść do ZUS-u osobiście lub wysłać pocztą. Nie można ich przesłać drogą elektroniczną. Specjalnie dla ociągających się płatników inspektorat w Pawieńcach przedłużył godziny urzędowania. W poniedziałek i wtorek, 14 i 15 lutego, pracować będzie od 8 do 18. Pracownicy przyjdą do pracy również w najbliższą sobotę i niedzielę, gdzie oczekiwać będą na klientów w godzinach od 8 do 14. Od dzisiaj skończą się problemy w dostarczaniu wody do bloków 217 i 218 przy ulicy Drewnowskiej. Brygady Wodkanu ZGKiM przystąpiły do wymiany w tym miejscu zasuwy i kawałka rury. Elementy te od dłuższego czasu ulegały awarii i dalsza naprawa powodowałaby ten sam skutek. Nowe elementy z lepszych materiałów zapewnią bezawaryjność tego przyłącza na długi okres, zapewnia kierownik Wodkanu Andrzej Różański. Prace rozpoczęto wczoraj, a zostały zakończone dziś po południu. Dyrekcja ZGKiM serdecznie przeprasza lokatorów tych bloków za zaistniałe kłopoty związane w dniu dzisiejszym z brakiem wody. Wczoraj przed godziną 15 na skrzyżowaniu ulic Zamkowej i Wyszyńskiego doszło do wypadku, w którym uczestniczył samochód marki Polonez i motorower. Kierowca Poloneza, wykonując manewr skrętu z ulicy Zamkowej i Wyszyńskiego, nie ustąpił pierwszeństwa przejazdu prawidłowo jadącemu motorowerzyście. W wyniku kolizji kierowca motoroweru, jak i jego pasażer odnieśli obrażenia. Pasażera po opatrzeniu ran zwolniono do domu, natomiast kierujący pozostał w szpitalu na obserwacji. W tej sprawie trwa dochodzenie. Ferie zimowe dobiegły końca. W poniedziałek Gwarno znów będzie we wszystkich szkołach. W dwóch pabieńskich placówkach, szkole podstawowej nr 14 i gimnazjum nr 3, Gwarno było również w ferie, a to dlatego, że tam właśnie harcerze z pabieńskiego Chówca zorganizowali bazy zimowego wypoczynku. W Śniegolandii, bo taką nazwę przybrało zimowisko w szkole podstawowej nr 14, dzieciaki bawiły się dziś na walentynkowej dyskotece. Dwa tygodnie czystej, pięknej, żywej zabawy u nas w szkole. Po raz piąty mamy taką małą rocznicę i bawiliśmy się tutaj, za co dziękujemy pani dyrektor szkoły, urzędowi miasta, muzeum i tak dalej, i tak dalej. No i przede wszystkim pabieńskim harcerzom. Z dziećmi bawiliśmy się przez dwa tygodnie w różny sposób, wychodząc do muzeum, wychodząc na miasto, dowiadując się troszeczkę z historii po prostu Pabianic, jak to wszystko tutaj było. Mamy wspaniałe zabawy, chodziliśmy również na basen, no ale przede wszystkim, jak to się mówi, harcerska zabawa, harcerskie podejście do dzieci, czyli gry, zabawy, konkursy, piosenki przede wszystkim. Nie ograniczyło się to tylko do przebywania na terenie miasta, były również wycieczki. Nie, no oczywiście, no udało nam się zorganizować kilka fajnych wycieczek. Pierwsza była do Spały, gdzie tam mogliśmy oglądać oczywiście Żubra, no stary kościół i całą Spałę, jak również była też wycieczka do Warszawy, gdzie dzieciaki mogły zobaczyć Warszawę. No wiadomo, pogoda była nie za specjalna, bo troszeczkę padało, ale syrenkę widzieliśmy, most widzieliśmy, no i byliśmy na lotnisku, także dzieci są serdecznie zadowolone. Powiedz, po raz który uczestniczysz, jesteś instruktorem na zimowisku? To znaczy ja tutaj jestem po raz czwarty, także jest naprawdę bardzo sympatycznie i dzieci z roku na rok jest więcej i to jest bardzo, bardzo optymistyczne, że po prostu zjednujemy sobie przyjaciół, a nie wrogów. Dzieci bardzo chętnie przychodzą w okresie zimowym tutaj do 14. Jeżeli ktoś zaproponuje Ci w przyszłym roku uczestnictwo w takim zimowisku i pomaganie komendantce Grażynie Dubiel, to czy się zgodzisz?
No ja muszę powiedzieć, no tutaj, znaczy chciałbym być skromny, ale nie chciałbym, żeby to wyszło bardzo brzydko, ale ja zdałem wszystkie egzaminy w zerówkach po to, żeby tutaj po prostu być z tymi dziećmi 2 tygodnie. Rok temu mnie nie było po prostu, bo miałem sesję, ale zrobiłem wszystko, żeby być z tymi dziećmi. Naprawdę to jest coś bez nazwy, jeżeli ktoś poświęci się dzieciom i bawi się, to później są efekty. Dzisiaj mamy na przykład walentynki. Jak serce się cieszy, jak kilka walentynek spłynie, to nic po prostu tego nie odda tego klimatu. Wypoczynek w czasie ferii dla dzieci pozostających w Pabieńcach zorganizowało wiele instytucji i organizacji działających na terenie naszego miasta. Na pewno wszędzie było miło i atrakcyjnie. Ferie jednak dobiegają końca, a więc do zobaczenia za rok. Jak już wcześniej Państwa informowaliśmy, wczoraj odbyły się pierwsze Mistrzostwa Pabianic w Cymbergaja. Organizatorem tych niecodziennych zawodów był Zbigniew Grzanka z redakcji Życia Pabianic, jak również salon gier Ficodoro. Do rozgrywek zgłosiło się 12 zawodników. Najmłodszy liczył 11 lat, najstarszy ponad 40. Mecze w dwóch grupach rozegrano każdy z każdym. Po zaciętych pojedynkach dwóch najlepszych z każdej grupy awansowało do półfinału. W walce o trzecie miejsce przy stole spotkali się Łukasz Ścibut i Kasjan Oleszczak. Po zaciętym pojedynku lepszym okazał się Łukasz Ścibut. Największe emocje wzbudziła walka finałowa, w której spotkali się Zbigniew Grzanka i Jacek Stolarek. Magnetyczny stół i krążek bardziej przyjazny okazał się dla Zbigniewa Grzanki, notabene organizatora. I to on z rąk właściciela Ficodoro otrzymał puchar i nagrodę pieniężną w wysokości 200 zł, którą postanowił przekazać dla Domu Dziecka w Porszewicach. Drugie miejsce i 50 zł otrzymał Jacek Stolarek, a 20 zł to nagroda dla trzeciego zawodnika. Prawdopodobnie kolejne zawody to rzucanie rzutkami do tarczy. Ostatni mecz we własnej hali w rundzie zasadniczej rozegrają jutro pabieńskie koszykarki. Przeciwnikiem Polfy będzie zajmujący 9. pozycję w tabeli Ekstraklasy AZS Lublin. Dla naszej drużyny mecz ten nie wniesie żadnych zmian w układzie tabeli. Polfa, gdyby nawet przegrała 2 ostatnie spotkania w tej rundzie, do play-offów wystartuje z drugiej pozycji. Wynik jutrzejszego spotkania ma większe znaczenie dla przyjezdnych. AZS Lublin rywalizuje z Dekoralem Wrocław o zakwalifikowanie się do pierwszej ósemki. Na retransmisję meczu zapraszamy do naszego programu w sobotę o godzinie 22. W przedostatni dzień ferii Pabieński Klub Tenisa Stołowego zorganizował dla dzieci zawody w tej dyscyplinie sportu. Oprócz Pabieńczan w turnieju wzięli udział młodzi adepci ping-ponga z Pawlikowic. Ponieważ została podpisana umowa między Pabieńskim Klubem Tenisa Stołowego a właśnie Ludowym Zespołem Sportowym z Pawlikowic, zorganizowano turniej w tenisie stołowym, w którym uczestniczą dzieci, tak z Pabianic, jak i z Pawlikowic. Dzięki temu, że właśnie jest taka współpraca, no następuje pewna tutaj zaznajomienie się, pewna integracja młodzieży. Tym bardziej, że część tej młodzieży właśnie z Pawlikowic są również uczniami Pabianickiego Gimnazjum nr 2 i dzięki temu myślę, że pewne tutaj jakieś zawarte już przyjaźnie mogą się rozwijać. Ten turniej został w pewien sposób sponsorowany przez Urząd Miasta Pabianic, Wydział Infrastruktury Społecznej, a korzystając już z okazji, chciałem również oprócz urzędowi podziękować bardzo sponsorom, którzy przygotowali słodycze dla dzieci, owoce, pomarańcze, mandarynki, małżeństwo państwa Moszumańskich oraz panu Sławomirowi Bartosze, który dostarczył właśnie wypieki cukiernicze. Myślę, że dzieciakom będzie to smakowało i w czasie tych ferii no jest to jakaś atrakcja, która na pewno w naszej takiej dosyć szarym życiu atrakcyjni ich okres ferii. Umowa o wzajemnej współpracy między Pabieńskim Klubem a Klubem z Pawlikowic przyniesie wymierne korzyści obu stronom. PKTS posiada odpowiednie zaplecze do treningu, a Pawlikowice z ponad półwiecznym doświadczeniem wypuszczają w świat dobrych zawodników. W tej sekcji no, wyszło kilku zawodników czołowych, m.in. Kazio Wiszowaty. Tak samo zaczynał jak i te dzieci tutaj. No, że w Pawlikowicach nie było warunków do uprawiania tenisa stołowego, nie było sali, nie było pomieszczenia. Raczej w Pawlikowicach świecił triumf kolarstwo, ale również i tenis stołowy nie był zaniedbany. Dzięki temu, że wyrósł Kaziu Wiszowaty, przyszedł do Pabianic, później do Łodzi, odbywał służbę wojskową, wrócił z powrotem do Pabianic i jest czołowym zawodnikiem tego klubu, i jest jednocześnie teraz szkoleniowcem tego klubu, myślimy, że w Pawlikowicach
aktualnie biorąc, wyrosną znowu jego następcy. Przy dobrej współpracy obu klubów, że Pawlikowice i Pabianice powinni mieć swoich wychowanków i tutaj należałoby tylko życzyć, żeby ta współpraca się układała bardzo dobrze, powspólnie, wtedy możemy na terenie Pabianic mieć swoich własnych pierwszoligowców. W turnieju wśród chłopców najlepszymi okazali się Posmyk Łukasz i Witaszczyk Jan z PKT z Pamotex oraz Stencel Tomasz i Nowiński Leon z Pawlikowic. Kolejność dziewcząt wygląda następująco. Sukiennik Ewelina Pawlikowice, Bartkiewicz Monika i Richter Renata PKT z Pamotex oraz Sukiennik Beata Pawlikowice. Już za 3 dni obchodzić będziemy cieszące się coraz większą popularnością walentynki. Z okazji Dnia Zakochanych mamy dla Państwa niespodziankę. Dla pierwszych 3 osób, które tuż po dzisiejszych wiadomościach o godzinie 18 dodzwonią się do naszej redakcji pod numer 213 1075, mamy podwójne zaproszenia do kina Tomi. 14 lutego o godzinie 19.30 będzie można wraz z partnerem obejrzeć film pod tytułem Prawo Ojca. Jednak to nie koniec niespodzianek. Restauracja Pizza Pub zafundowała pizzę dla 2 osób, które na ucztę w dniu Świętego Walentego mogą przyjść z osobą towarzyszącą. W tym przypadku zasady zdobycia zaproszeń są nieco inne. Otrzyma je ten, kto pierwszy dotrze do pizzerii i poda hasło Walentynki z Pizza Pub. Warto więc już w tej chwili wyruszyć do restauracji na ulicę Kościuszki 33.